Słuchajcie, w życiu trzeba być konsekwentnym i jak to mówią, nigdy się nie poddawać. Ta sztolnia pokonała mnie dwa razy. Raz w Woderach, raz w Stroju. Trzecia próba, jak to mówią, do trzech razy sztuka. Próbuję ją zeksplorować właśnie z tym kołem ratunkowym. Czy mi się uda? Za chwilę to zobaczymy, jak wejdę do tego. Nie wiem, czy tak z kołem wejdę. Do dołu koło, w tył. O, dobra. Bo tutaj. Dobra, unoszę się na pewno na górę. Jak już wspominałem, wcześniej podjąłem dwie próby eksploracji tej sztolni, a mowa tu o sztolni miedziankowskiej, sztolni odwadniającej pola środek w Ciechanowicach. Za chwilę zobaczycie trzecią próbę przepłynięcia tego niezwykłego i bardzo ciekawego miejsca. Tutaj widzimy przepiękny początek naszej sztolni. Poziom tej krystalicznie czystej wody jest zbyt wysoki, żeby można było go pokonać, powiedzmy, idąc po spągu, czyli po dnie. Nie ma szans, dlatego podjąłem próbę przepłynięcia w kole, co nie było łatwe. Widzicie po filmie, że bardzo mną rzuca na boki. Zadając pytanie, czy warto było ryzykować, odpowiem, oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że żadne zdjęcie i żaden film nigdy nie odda uroku takiego miejsca. Emocji, jakie tam towarzyszą w ciemnym, zalanym tunelu, to była mega przygoda, a wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. Tych wspomnień nie zabierze już mi nikt. Właśnie dla takich chwil eksploruję te wszystkie miejsca. Sami przyznajcie, że ten podziemny świat jest przepiękny i warto go pokazywać.
całej nie zdobyłem. Dlaczego? Nie no, bo ciężko jest. Też wolę nie ryzykować, nie czuję się bezpiecznie, to nie kombinezon mnie wypycha też. Ale zawsze byłem, no jako... A jakbyś na lince tam poszedł, byśmy cię ściągnęli? Nie, bo mnie wypycha do góry. A, okej. Wypycha mnie tutaj do góry i... żebym się nie obrócił czasami. No, no. Ale dobra. To może się rozbierz i w majtka? Nie no, jest lodowata woda już. Jak dobra. Się czujesz, Grzegorz? Powiedz nam. Spełniłem po części swoje marzenie, ale myślę, że nie odpuszczę tutaj i zrobię tutaj czas dwóch kół jakiś podest i należąco popłynąć po prostu. Będzie to lepsze rozwiązanie, ale to na przyszłą eksplorację. I tak trzeci raz było najlepiej z tych wszystkich. No, ale musiałbym mieć płetwy i obciążone nogi. I tym razem udało mi się pokazać coś ciekawego. Cześć, do następnego.